15 marca to Światowy Dzień Konsumenta i okazja, by uświadomić społeczeństwu, jakie przysługują im prawa i gdzie szukać pomocy, gdy czują się oszukani. Powiatowym rzecznikiem konsumentów od 20 lat jest Elżbieta Jaźwińska, która przyjmuje zainteresowanych w budynku starostwa powiatowego przy ulicy Tanowskiej w Policach. W ubiegłym roku udzieliła 1200 porad. Oczywiście reklamacje nieuznane, problem ze zwrotem sprzętu, nie zawsze jest to możliwe. Konsumentom wydaje się, że w każdym przypadku mogą dokonać zwrotu tego towaru. To są sprawy wynikające z umów dotyczących takich usług jak telekomunikacyjne, z sektora energetycznego, umowy dotyczące usług turystycznych. Głównym zadaniem rzecznika jest udzielenie porad prawnych i informowanie konsumentów o ich prawach i możliwościach rozwiązania problemu. Nie zawsze konsumenci są zadowoleni z pomocy, bo nie w każdej sprawie uda się pomóc. Niestety, rzecznik konsumentów nie może nakazać przedsiębiorcy określonego zachowania, więc jeżeli nie dochodzi do polubownego załatwienia sprawy w wyniku interwencji rzecznika, no to niestety pozostaje droga sądowa, na którą no nie każdy jest skłonny się decydować. Pierwszą w Polsce instytucją świadczącą pomoc konsumentom była Federacja Konsumentów. W latach 90. pani Krystyna była prezesem Federacji Konsumentów w Policach. W każdym razie to nie było już takie rozpropagowane. Mieliśmy taką kapciorę, że tak powiem, na Staszica 1, tak w piwnicy. Wielu ludzi nie wiedziało, trudno było tam dotrzeć wtedy, no internetu jeszcze nie było. Ze wszystkich spraw, z którymi przychodzą mieszkańcy, 70% udaje się załatwić pozytywnie. Ale ostatnio reklamowałam pościel, bo właśnie kupiłam dla dziecka, wyprałam, cała się rozpruła, ale nie było problemu. Oddali mi jakby pieniądze na kartę podarunkową, także to było okej. Okay. Ale buty kiedyś reklamowałam, to tam miałam jakiś problem, pamiętam, i tam już spokój. Nigdy nie korzystałam z pomocy rzecznika konsumentów. Wie pani, jak już miałam cokolwiek zareklamować, odpuściłam mi to szamponowe. Bardzo często korzystałam z pomocy i bardzo dziękuję pani Jaźwińskiej. Zawsze się udało, także można liczyć na panią Jaźwińską. Do rzecznika przychodzą osoby w różnym wieku, ale najtrudniejsze są sprawy zgłaszane przez ludzi starszych, którzy są zbyt ufni i dają sobą manipulować. Po zawarciu umowy podczas pokazu, kiedy konsument przyszedł do mnie, czy konsumentka uzyskała poradę, w jaki sposób ma się zachować, otrzymała pomoc, pomogłam napisać pisma, poinstruowałam, jak się ma zachowywać, a mimo to ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą pokazy, nie tak łatwo z rąk chcą wypuścić tego konsumenta, i jeszcze próbują go utrzymać, zastraszając i używając różnych technik manipulacyjnych. Do rzecznika konsumenta można przyjść osobiście w poniedziałki od 8 do 16, od wtorku do czwartku w godzinach od 9 do 15. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta istnieje od 2000 roku, a na świecie od 1983 roku.